Oczekiwania nie są niczym złym, jednak wspierają głównie wtedy, gdy są wysokie, ale adekwatne. Zbyt wysokie powodują, że trudno nam udźwignąć porażkę lub gorszy od spodziewanego wynik. Sprawiają, że doświadczamy przede wszystkim negatywnych emocji, które nas blokują w rozwoju i dokonywaniu pożądanych zmian, koncentrujemy się na smutku, żalu, rozczarowaniu i zdenerwowaniu. Pogrążamy się w poczuciu winy i słabości, co utrudnia nam podjęcie działań wyprowadzających z kryzysu, trudności czy chwilowej słabości. Oczywiście, posiadanie ambicji jest bardzo dobre. Trzeba być ambitnym, ale jednocześnie uważać, aby oczekiwania nie blokowały naszego talentu, ponieważ wtedy utrudniamy sami sobie w uaktywnianiu się naszych potencjałów, mocnych stron. Opisywane sytuacje mogą dotyczyć wielu siatkarzy. A jakie myśli, oczekiwania zaśmiecają Twoją głowę? Jeśli podczas treningu czy meczu w Twojej głowie będą się one kłębiły w dużych ilościach, to jak najszybciej przekieruj myśli na działania. W zależności od pozycji, na której występujesz, spróbuj zobaczyć i skoncentrować się na tym, w jaki sposób uderzysz piłkę z pierwszej linii, ułożysz dłonie przy odbiorze mocnego serwisu, zaobserwuj zachowanie bloku po drugiej stronie siatki i jak ostatecznie wystawisz.